dobry kochani, witam was w nowym vlogu. Zaczynamy nowy tydzień. Przed chwilą skończyłam montować jeden film. Kolejny skończę jak wrócę, ale dopijam kawę i właśnie za chwilę wychodzę w swoim kubeczku Gdańsk. Czy sobie pytacie, skąd jest ten kubek? To jest kubek, który kupiłam na jarmarku. To jest z jakiegoś rękodzieła, ale jak go szukałam online, to znalazłam firmę, ale nie było tam tych kubków. W każdym razie, jeśli będziecie w Gdańsku, to jest sklep z pamiątkami przy Motławie. Mogę wam oznaczyć, gdzie w dwóch chyba nawet widziałam te kubki. Na pewno w jednym, to zostawię wam info w opisie, może ktoś będzie w najbliższym czasie, to możecie tam szukać. Tam są i takie kubki, i inne pojemności tych kubków, i talerzyki, i różne jakieś tam zestawy, dzbanuszki do herbaty właśnie z takim wzorem kamieniczek, także jeśli was to interesuje, to mogę zostawić namiary na te sklepy z pamiątkami. Natomiast online ich nigdzie nie widziałam, ale tak, taka dygresja. Dopijam tą kawę i za chwilę wychodzę. Jadę na takie małe, szybkie zakupy. Chciałabym wejść do Hebe na chwilę i później widzę się z Kubą. Idziemy do Decathlonu. On ma do odebrania taką piankę do pływania, którą zamówił, a ja chciałabym przejrzeć kaski na rolki i rower, żeby, no żeby po prostu mieć kask, krótko mówiąc. Dojrzałam do tego, że jednak fajnie by było kask mieć, bo w sezonie tutaj, kiedy się jeździ, ja czasami jeżdżę rano, no bo po prostu mam taką możliwość, jest wtedy mniej ludzi, jest przyjemnie, ale kiedy wychodzi się w takich godzinach popołudniowych czy wieczornych, no to niestety już jest ruch spory, do tego są te hulajnogi, które niestety bardzo często widzę jakieś zderzenia właśnie, wiecie, rolki hulajnoga albo rower hulajnoga, a nie rolki rower, może tak. Bardzo często są po prostu takie różne wypadki na tych rowerówkach z hulajnogami, więc ja wolałabym uniknąć ewentualnego upadku na głowę bez kasku i tak pomyślałam, że chyba na ten sezon chciałabym kask mieć, ale mieć kask fajny, w którym będę się dobrze czuła, no ale oczywiście też będzie chronił, więc stwierdziłam, że pójdę i zobaczę. Kuba kask ma, więc zobaczymy, może coś uda się znaleźć dla mnie. No i przy okazji wcześniej właśnie wejdę jeszcze obok do Hebe i jeszcze do jednego sklepu, także dopijam kawę i za chwilę wychodzę. Mam na sobie w ogóle tą koszulkę z Uniqlo i powiem wam, że ja jestem tak zadowolona z tych t-shirtów, zwłaszcza tych na krótki rękaw, które wybrałam. Bardzo wam polecam, nie wiem, spróbuję wam zostawić nazwę tego modelu, bo oni tam mają naprawdę różne modele, niektóre różnią się po prostu grubością materiału. Rękawek idealnie się kończy, może wam pokażę w lustrze. Rękawek się idealnie kończy tak, jak ja lubię, nie jest za długi, nie jest za krótki. Na początku myślałam, że dekolt będzie dla mnie za wysoki, w sensie, że wiecie, ja wolę czasami trochę niżej albo w serek. Jest idealny, bardzo dobrze się w nim czuję i też koszulka nie jest za długa, czego ja bardzo często nie lubię, kiedy t-shirty są, wiecie, tutaj jest wszystko ok, ale musicie wciągać w spodnie, są za długie albo za szerokie. Fakt, mogłabym troszkę wsunąć w spodnie, ale to nie jest tyle materiału jak przy niektórych koszulkach, to jest dosłownie troszeczkę, tak to ta koszulka, ten t-shirt jest po prostu dotąd i bardzo mi się to podoba, biały też jest świetny, niestety już lekko uplamiłam, więc musiałam użyć wybielacza, mam nadzieję, że to zejdzie, ale znając już jakby model i rozmiar, myślę, że zaryzykuję i zamówię coś sobie online z tej linii albo po prostu jeszcze raz, żeby mieć po dwie sztuki, bo naprawdę bardzo dobrze się w tym czuję. A wiecie, ja takie t-shirty noszę bardzo często, więc musiałabym non-stop prać, także myślę, że kupię sobie więcej. Jeśli chodzi o stronę, to ktoś mi napisał, że jest strona, ale to chyba nie jest taka, wiecie, dedykowana Polska. Także tak można zamawiać, ale chyba oni po prostu to wysyłają z zagranicy, natomiast nie ma oficjalnego chyba sklepu internetowego polskiego. Sklep w Polsce jest w Warszawie, więc jak będziecie, to możecie popatrzeć. Ja kupiłam te t-shirty w Londynie, ale materiały są świetne, bardzo dobrze się w nim czuję, no i krój idealny. Rękawek tutaj i długość, wszystko super. I co, wszystko dobrze, jeśli chodzi o pranie. Także ja jestem zadowolona. A z polecajek mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym wam polecić. A jest to, słuchajcie, świeczka. Już wam pokazywałam jakiś czas temu. Frutti di Bosco Mixed Berries. I to jest świeczka z Dilza. To pachnie tak przepięknie. Za chwilę będę musiała zgasić, ale na chwilę sobie zapaliłam, bo nawet jak usiądę tutaj na kanapie i ta świeczka nie jest odpalona, to raz na jakiś czas
czuć ten zapach jej. Jest to po prostu dla mnie odkrycie. Najpierw odkryłam ten zapach, bo kupiłam sobie takie, wiecie, małe tea lighty, ale okazało się, że mają też świeczki, natomiast ta pachnie tak samo jak te tea lighty, a większa świeczka dla mnie pachnie już inaczej. Chyba, że były jakieś wadliwe w dealzie, ale polecam serdecznie, przepiękny zapach, jeśli lubicie świeczki, ale ciężko Wam znaleźć jakiś zapach dobry na wiosnę i lato. Moim zdaniem ten jest idealny, owocowy, świetnie się nada właśnie na sezon wiosenno-letni. Myślę, że podjadę i kupię sobie jeszcze z jedną czy dwie, żeby mieć w przedpokoju i w łazience, bo naprawdę pachną przepięknie. No mam jeszcze te tea lighty, ale polecam Wam serdecznie ten zapach. Pójdźcie do Dealza, powąchajcie. Naprawdę jest świetny. Tylko mówię, większa świeczka wydaje mi się, że pachnie trochę inaczej. Zielony? No. Czarny nie, srebrny też nie. Ten taki beżowy? Też w miarę, no. Bardziej uniwersalny w sumie. Jeździ na rower i na rączki pasowe. Dziś jest napisane nawet rowerek. Za duży? Trochę. Lata ci? Wydaje mi się, że będzie za duży, no. Czekaj. Trochę skręcił, mam nadzieję, że było. No nie czuję, żeby były tak, wiesz. Prawie w ogóle go nie czuję, więc nie wiem, czy to dobrze, czy nie jest za luźno. Dobra, zdaję, bo nie chcę ci włosów przyciąć. Tylko nie, z tego chyba nie ma S-ki. Dobra. No ale ja bym proponowała przymierzyć inny kolor jeszcze S. Dobrze. Taki sobie wziąć liczniejszy. Nie, to wygląda fajnie, taki. Fajny? No, tak mi się wydaje, że fajny. No bo z tych wszystkich to albo ten beżowy, albo tak. Biały, albo ewentualnie ten, wiadomo. Ten zielony. No, ale inne mi się nie podobają. No może tamten jest jeszcze taki szary w miarę. Bo ten jest taki błyszczący. No ten już jest ciasny. To nie da się szerzej zrobić. Okej. Okay. Co? To ten za ciasno? Mały. No, widzisz, nie masz odpowiedź, dlaczego są te ściągacze. No. A pokaż mi M-kę zieloną. No to by trzeba było z kolei ściąć. No, także słuchajcie, kask. Koronacja nastąpiła. Czas wyciągnąć rolki i rower. Nie, wezmę, tylko chciałam iść po, zobaczyć te rowerowe i zastanowić się nad kolorem. Zrobione. Mam tutaj wszystko w torbie i czas wracać do domu. Kuba pojechał już chwilę wcześniej, żeby sprawdzić, czy jest dobra ta pianka do pływania, bo ich nie ma stacjonarnie, musiał zamówić online. Stacjonarnie są tylko na deskę, a takie zwykłe do pływania jakby są inne. Nie wiem. Nie znam się na szczegółach. W każdym razie zamawiał i jest dobra, przymierzył. A ja w międzyczasie tutaj jeszcze wróciłam na chwilę do sklepu. Także ja mam kask, Kuba ma piankę. Także wszyscy zadowoleni. I tak, Kuba już jest w domu, więc ja dojadę, zostawię rzeczy i tak naprawdę zaraz wychodzimy na plażę, bo Kuba będzie jeszcze dzisiaj pływał. Jest dosyć ciepło, wiecie, nie wiem jak woda.
Teoretycznie ta pianka ma chronić właśnie też przed temperaturą. Jest dosyć ciepło, bo jest 16 stopni dziś, więc myślę, że dobra pogoda. No i właśnie z kolegą się przygotowują do tego triatlonu, więc ta pianka była potrzebna. Dzisiaj chcą sprawdzić popływać, bo kolega też sobie zamówił piankę. Także spotykamy się wszyscy na plaży. Idealny słoneczny dzień, także ja szybko wracam, dosłownie zostawię rzeczy, napiję się wody i wychodzimy. Także nie przedłużam i jadę do domu, bo czas nas goni. Ciężko, ale nie było zimno, mówisz, w tej piance. Co mnie pozytywnie zaskoczyło, bo się bałam, że się okaże, że mimo pianki jest zimno. Nie, przyjemnie było. Przyjemnie, akurat. Jak na pierwszy raz, to myślę... Tylko zimno w głowę, żeby się zanurzyć, to było zimno. Ale tak profesjonalnie wyglądaliście. Tutaj strój, bojki, elegancko. No, safety first. Safety first. Dzisiaj jest taki dzień, widzę safety. Ja kupiłam kask, masz strój i bojkę. To będzie teraz trenowane. No będzie, drugi, pływanie, tak. Bieganie i rower. Czyli jaka jest kolejność? Pływanie, rower, bieganie? Tak. No podziwiam. Podziwiam. Możesz mi podziwiać dopiero jak... Jak skończysz? Tak, jak to się faktycznie wydarzy i ukończę i nie będę ostatni. Nie będziesz. Myślę, że spokojnie da się radę, zwłaszcza, że to jest, nie wiem, który ty mówisz, to jest poziom, to jest ten pierwszy jakiś taki niższy, czy jeszcze jest coś mniejszego? No na tych zawodach nie ma już nic niższego. Nie ma niższego, okej. Okay. Niższy to jest ta 1/8, co mówiliśmy, że jest mniej wody. No mówisz, że nie ma mniejszego, a jest. Istnieje coś takiego jak 1/8. Ale nie ma w tym turnieju. Tak, tutaj okej, tutaj nie ma. Czyli ile jest tego? Wody 700? 750. 750, rower. 20 km. 20 km. I potem jest 5 km. W sumie 20 km, co tak naprawdę to ja robię chyba tyle na rowerze przez godzinkę niecałą. No wiem, no ale jakby jak ja sobie tak idę na spokojnie, to tak półtorej. No ale jakby tutaj wiadomo, że to jest inna jazda, tak? No ja sobie jeżdżę rano, tutaj sobie zrobię przystanek, tu coś tam. A ty po spływania będziesz musiał się przebrać szybko, wejść na rower. A potem biegania ile kilometrów? 5. Więc jakby wiesz, dla mnie to jest wyczyn po prostu to, że to jest wszystko, no każda jakby z czynności już wycieńczająca, a to jeszcze musisz zrobić po kolei w czasie, nie? Głupie mam pomysły, ale... Nie no, pomysł jest fajny, tylko ja myślę, że ja bym nie podołała. Musiałabym się dużo dłużej przygotowywać na pewno, zwłaszcza, że wiesz, ty sobie tak biegasz, a ja nie przypadam za takim typowym bieganiem. Rower owszem, jak najbardziej. Szkoda, że nie ma konkurencji na rolkę. No fajnie, fajnie, że wiesz, jakby tak jak się mówiłam, to jest zawsze taki motywator, nie? Że nieważne jaki będzie efekt końcowy, to coś się robi i w jakimś kierunku się dąży. No. Tak, i sukcesem jest samo jakby tak, samo wykonanie. Jakby wykonanie, jakby dla mnie nawet przygotowanie się do czegoś takiego, jakby proces cały, tak? Że nie liczy się tylko efekt końcowy i to jaki osiągniesz wynik, czy w jakim czasie to zrobisz, oczywiście to też na koniec gdzieś tam ma znaczenie, ale myślę, że sam cały proces tego i jak już to zrobisz, to będziesz po prostu z siebie zadowolony. Będę. No. Także myślę, że będzie fajnie.
Dobrze, że dzisiaj nie było, wiesz, jakiejś ulewy czy coś, tylko mieliście słoneczko, żeby sobie na taki to pierwszy dzień... byśmy nie wyszli. No pewnie to, nie. Jak byłyby za duże fale, to byśmy... No dobra, odezwiemy się z domu. Dzień dobry, kochani, wczoraj się już do Was nie odzywałam, ale przychodzę Wam pokazać. Zdecydowałam się na ten zielony kask. Myślałam nad tym beżowym, żeby może było taki bardziej neutralny. Jeszcze mogę się chwilę zastanowić, bo nie odczepiłam tutaj nic i chyba gdzieś tam paragon jest. Ale wydaje mi się, że ten będzie fajny. Trochę inny, ale nie jest jakiś pstrokaty. I ostatecznie wybrałam właśnie ten model. One między sobą jakby w tym kształcie też się różniły. Były tańsze i droższe, chyba w dwóch cenach, także musicie zerknąć po prostu na miejscu, jeśli Was takie kaski interesują, ale tak, kask jest, więc bardzo się cieszę. No i byłam jeszcze w tym Hebe, więc pomyślałam, że pokażę Wam, co kupiłam. Na początek Puff Cloud, czyli Paese puder do twarzy. Ja Puff Cloud miałam puder pod oczy. Wydaje mi się, że on się tak nazywał, to była chyba ta seria. I teraz wyszedł puder do całej twarzy. Mam go swoją drogą dzisiaj już na twarzy, także ciekawa jestem, jak sobie da radę. Także potestuję, ale bardzo lubię w ogóle kosmetyki marki Paese. Pudry i inne rzeczy dobrze się u mnie sprawdzają, więc stwierdziłam, że przetestuję i on ma taki delikatny kolor. Także zobaczymy, jak się utrzyma, jak będzie wyglądał. Catrice Camouflage, tak, dla uzupełnienia zapasów zawsze mam ten korektor w szufladzie. I dwie rzeczy do brwi. Niestety jedna już mi się jakby po pierwszym użyciu średnio sprawdziła. Jest to Catrice On Point Brow Liner. I jest to taki liner do brwi. Pomyślałam sobie, kurczę, to będzie fajne, żeby tak sobie, wiecie, szybko maznąć brwi. Niestety, jak maluje się wcześniej, wiecie, podkład czy podkład mineralny, do którego teraz wracam, to on osiada trochę na brwiach. I mimo tego, że ja to wyczeszę, to jakby ten pisak zbiera to i to widać na tym końcu, że to blokuje, ale oprócz tego on prawie w ogóle tutaj nie daje koloru. No teraz troszeczkę wyszło, także nie wiem, jak to ma działać na brwiach, skoro prawie nic z tego tuszu się nie wydobywa, także nie wiem, dajcie znać, czy macie jakieś do polecenia takie produkty do brwi w pisaku, no bo szukam czegoś niedrogiego, ale co się sprawdza. Przez wiele miesięcy nic nie używałam do brwi, po prostu robiłam sobie henne, ale wiecie, może od czasu do czasu będę chciała czegoś użyć, więc chciałam się za czymś rozejrzeć, no i to zwróciło moją uwagę, a jak to nie działało, to nałożyłam rano dzisiaj tą kredkę i ją właśnie też wczoraj kupiłam. Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil Waterproof. I to jest taka klasyczna kredka, znaczy klasyczna, no taka, wiecie, dwustronna. Co prawda to się szybko chowa tutaj, ale jeśli chodzi o kolor, wydaje mi się, że daje radę i jest to kolor 02 Medium. I dzisiaj właśnie mam to na brwiach, także testuję sobie, ale jak macie jakiś taki pisaczek do brwi, coś w dobrej cenie, co jest łatwo dostępne, a sprawdzone i fajnie wygląda na brwiach, to dajcie znać, bo chętnie przetestuję. Także tyle, jeśli chodzi o Hebe, ale mam też paczuszkę z La Rose, bo po powrocie zrobiłam zamówienie na maseczki do twarzy. Została mi chyba dosłownie jedna sztuka z tego boksa, gdzie macie tam po 30 sztuk maseczek i to się tak świetnie sprawdza. Jeśli nie lubicie ciągle kupować nowych maseczek, mieć ich w osobnych opakowaniach, tylko chcecie, żeby było Wam wygodnie i mieć właśnie maseczki w jednym opakowaniu, dobre maseczki, bo to znaczy, że one są naprawdę dobre, to polecam Wam Mary and May. Ja zamówiłam dwie wersje, ale jedna jest dla mnie, jedna jest dla mojej siostry, bo właśnie ona ostatnio u mnie to widziała i powiedziała, że jak będę zamawiać, to żebym jej też dała znać, to ona sobie wybierze, bo tam macie kilka wersji. Wydaje mi się, że w tym momencie są cztery. Ja testowałam właśnie Collagen Peptide, który zamówiłam dla siebie, i testowałam też Hyaluronic Panthenol. Obie są świetne, ale jakoś tak stwierdziłam, że teraz wrócę do tego. Siostra wzięła tą Hyaluronic, podlinkuję Wam na dole i ja zamawiam to na stronie La Rose i skorzystałam z kodu rabatowego od Skin Therapy, bo szukałam przez tam wtyczkę, wiecie, tą ze zniżkami i mi znalazło właśnie od nich kod rabatowy. I tak wygląda opakowanie. W środku macie właśnie 30 maseczek, także otwieracie i możecie sobie wyciągać świeże maseczki. O, chyba coś się trochę zmieniło, opakowanie kiedyś było trochę inne. Także myślę, że naprawdę fajna i wygodna sprawa, bo tylko otwieracie, wyjmujecie maseczkę i macie wszystko pod ręką. Oczywiście, jeżeli przebywacie w domu, bo w podróż bym tego nie zabrała, w podróż
podróż oczywiście fajne, są takie pojedyncze, ale świetnie się sprawdzają, więc ja Wam polecam. I na stronie La Rose dostaniecie też te maseczki w płachcie pod oczy, te takie płatki pod oczy. Jak teraz chciałam zamówić, to niestety były niedostępne i one bardzo często są niedostępne, ale wpiszcie się na powiadomienie na stronie i na pewno dostaniecie maila, jak tylko wrócą na stronę. No, tamte płatki Petite Fée, właśnie te takie, co mają płachtę, są rewelacyjne, bo są bardzo mocno nasączone. Jak macie te takie hydrożelowe płatki pod oczy, to one, to co tam jest, to gdzieś tam wniknie w skórę, ale tego nie jest aż tak dużo, jak w takiej nasączonej płachcie pod oczy. Także polecam zarówno te z Mary and May do twarzy maski, jak i te z Petite Fée pod oczy. Je też Wam zostawię w opisie pod filmem, bo często pytacie, które to dokładnie. Ja miałam wersję różową i wersję jeszcze jedną, chyba tak, fioletową, bo różowa jest taka rozświetlająca z tego, co mi się wydaje, a ta niebieska czy fioletowa była taka przeciwzmarszczkowa. Mam jeszcze resztkę w lodówce tych różowych, więc no myślałam, że uda się teraz domówić, jak zamawiałam te, ale niestety wyprzedane, także też czekam, też czekam. I oni zawsze dają też próbki. I tutaj o, z Mary and May, czyli z tej właśnie firmy, co maski do twarzy. Taki zestaw próbek i jeszcze jakieś tutaj pojedyncze. O, tutaj coś większego. Anti-Tea Mask Pack. Coś w tym stylu. Serum Green Tea. Tutaj jakaś ampułka Tone and Wrinkle Care i Hyaluronic Acid Cream. Tak, jutro siostra przyjdzie do mnie na kawę, mam jej poopowiadać, jak tam było na wyjeździe. Więc odbierze sobie maseczki, mam nadzieję, że jej się sprawdzą. No jest to na pewno fajne, wygodne rozwiązanie i po prostu wiecie, że macie 30 maseczek i na jakiś czas Wam to starczy, ale już kilka z Was mi pisało, że zamówiło i jesteście bardzo zadowolone z tego rozwiązania i że jest to bardzo wygodne. Także tyle, jeśli chodzi o szybkie zakupy. Kask jest, więc nic innego nie pozostaje, tylko niedługo wybrać się na rolki czy rower. Szczerze mówiąc, kusi mnie, żeby najpierw wybrać się na rolki. Nie wiem, jakoś tak powiem Wam, że ja rolki naprawdę bardzo, bardzo lubię. Oczywiście na rowerze też lubię jeździć, ale nie wiem, chyba bardziej jednak się stęskniłam za rolkami, że zobaczę jeszcze, czy zacznę sezon rowerem czy rolkami, ale ważne, że kask jest. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył. No przede wszystkim ma chronić, oczywiście, ale wolałam jednak ten kształt niż ten taki smukły i do przodu, bo te jakby typowo rowerowe mają taki daszek tutaj z przodu. Ja nie do końca tego potrzebuję. Ten kask też Was chroni i też jest i na rolki, i na rower. Jest narysowany i rower, i hulajnoga, i rolki, i deska, więc zostawię Wam link do tego konkretnego modelu i ja wzięłam M-kę, dlatego że S-ka jakby już z tym tutaj rozciągniętym była taka za mała na moją głowę, a tutaj możecie sobie, jakby kask jest ok, ale jeszcze macie takie coś ściągające, więc M-ka po prostu była lepiej dopasowana, ale myślę, że najlepiej po prostu przymierzyć na miejscu. Pachnie mi tutaj ta świeczka, no naprawdę polecam Wam. Ja może niedługo wybiorę się do Dealsa, to sobie właśnie dokupię świeczkę. Tutaj właśnie w szufladzie mam też te tea lighty. I one też pięknie pachną, więc jak Wam nie zależy, znaczy to są takie tea lighty troszeczkę wyższe niż standardowe, mam wrażenie, ale też naprawdę dają dużo tego zapachu, więc możecie kupić sobie i świeczkę, i tea lighty. No pięknie to pachnie, naprawdę. Pójdźcie do Dealsa i sprawdźcie, a potem dajcie mi znać, czy kupiłyście. W ogóle to muszę pokazać Wam hit, który znalazłam w Biedronce. Jest to krem pistacjowy Gusto Bello i tak wiecie, chcieliśmy coś sobie zamówić po powrocie z Sycylii. No wiecie, nie mogliśmy przewozić w podręcznym za dużych opakowań, jakieś tam małe lotniskowe wychodziły drożej, jak sprawdzaliśmy na lotnisku, więc mieliśmy złożyć zamówienie z konkretnej firmy, nawet zrobiliśmy sobie zdjęcie już jak wrócimy do domu, ale zobaczyłam to w Biedronce i kupiłam na przetestowanie i jest naprawdę dobre, także jeżeli szukacie jakiegoś kremu pistacjowego i zobaczycie ten kiedyś w Biedronce, to polecam, na pewno są też inne firmy, natomiast ten jest dobry, bałam się po prostu, że on będzie daleki od tego, mógłby być bardziej intensywny w smaku, ale jest dobry. Także nie ma wtopy, bo bałam się, że wiecie, będzie zupełnie inna bajka, że tak powiem, ale jest naprawdę
fajny, także krem pistacjowy w Biedronce możecie dostać. Nie wiem, czy jeszcze będzie, ale mi się udało kupić. Vlog się trochę urwał, nie ma zakończenia, także przychodzę się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że mimo tego, że ten vlog był trochę krótszy, to Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie kciuka w górę. Ja za to zostawiam Wam linki do wszystkich produktów, które Wam pokazywałam w filmie, także jeżeli coś Was zainteresowało, to śmiało zerkajcie do opisu. Powinno być podlinkowane i opisane. Napiszcie też w komentarzu, czy znacie tą świeczkę z Dills, czy nie. Jeśli nie, to koniecznie pójdźcie, powąchajcie, może Wam się spodoba, bo naprawdę bardzo ładnie pachnie we wnętrzu. Nawet teraz ją czuję, chociaż jest zgaszona i stoi tutaj, wiecie, sobie na stoliku. Także polecam. Ja Wam życzę miłego dnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie tego vloga. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnym vlogu na kanale, także do zobaczenia, buziaki, pa!